Na superkę to muszą być naprawdę dobrzy zawodnicy. 115 już byłoby dobrze, bo ja tutaj w superce dałem 20 koła więcej. No nie, 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 nie. To pierwszemu lepszemu nie sprzedam mojej supry. To niech się buja. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku Car for Sale Simulator i dzisiaj planem na odcinek jest sprzedaż jak największej ilości samochodów. Mamy prawie cały parking zapełniony. Zapełniony parking samochodami o wartości 10 milionów dolarów. No i dzisiaj postaramy się trochę tych samochodów sprzedać. Także przede wszystkim trzeba samochody, które będziemy sprzedawać, umyć. Chociaż tu przy okazji sobie umyję samochody, bo to się robi bardzo łatwo, szybko. A patrzcie, ile ekspa leci po prostu. Ja sobie zaraz kolejny punkt umiejętności nabiję w ten sposób. Przecież po prostu sobie trzymając lewy przycisk myszy na pojazdach. Patrzcie na to, dwóch punktów mi brakuje dosłownie. O, i mamy punkt umiejętności. Dobra, otwieramy biuro, to na pewno, to jest fakt. I teraz tak, zaczynamy od 5 samochodów, które są tu schowane z tyłu. 3 station wagony, a do tego Skoda i chyba Mercedes. Dobra, i ile za dany samochód chcecie dać? Najdroższy był chyba ten, srebrny. Później czarny i zielony, tyle samo mniej więcej warte. Na ta Skoda i ten Ronki trochę mniej. Dobra, ile ty dajesz za ten pojazd, powiedz mi? Tam dziś koło 90, no dobra, to na razie przemilczę twój wybór. Ile ty chcesz za ten dać? 62 to byłaby bardzo dobra cena, to byłby rekord sprzedażowy za ten samochód. Targuj się. 59 tysięcy z bardzo dobrą kwotą, którą mógłbym otrzymać za ten pojazd. No kurczę, niekoniecznie. Czy jest ktoś, kto inną ofertę mi wystawi? Ja mam wrażenie, że to jest dobra oferta za ten pojazd, powiem wam. Taka wstępna. 40 ile? 9 daje? 47. 58 tysięcy, kolego, może? Dałbyś 58 tysięcy? Oj, 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 56 500. Dobra, 56 500. Nie chcę chyba niżej schodzić za bardzo. No dobra, no w tym samochodzie to tak średnio poniżej 50 coś chcemy schodzić chyba. 65 jest tamten. 105, 115. Czekajcie, który to był Skoda. No 55 dokładnie. 55 to jest minimum. Dobra, siemanko, ile proponujesz za NG Station? Za samochodzik tego typu? 70 kafli na start. Dobra, to zbieram kogoś, kto daje największą ofertę początkową. To ty nie dajesz tej oferty najlepszej początkowej. 70. Ponad 100 bym potrzebował wyciągnąć, wiesz, koleżko. Ja potrzebuję ze 100 tysięcy za ten pojazd. Także to 70 to dosyć marne pieniądze. Wiesz, no nie, 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 nie. Tak rozmawiać nie będziemy na pewno na temat tego pojazdu. Ale tutaj bodajże jest dwójka zainteresowanych jeszcze tym samochodem. Ktoś musi 80 od razu od buta dawać, jak nie więcej. 77 ten daje. Ten ile daje za samochód? 115, kolego, byś dał. 77 też. Chyba że rozmawiam z tym samym. Ciężko wyczuć, powiem wam. No, to mógł być ten sam, dobra. A ty ile dajesz? 81, dobra. Targuj się. 100. Dasz 100, to od razu bierzesz samochód. No dawaj. No kup. Dobra, 98 tysięcy, kolego, jest twój, od ręki. 95. No niżej nie zejdę. Dobra, i tak mam wrażenie, że zszedłem za bardzo z tym samochodem. Ile mi zaoferujecie za niego? 105. 77 to nie jest zła kwota. To jest dobra chyba kwota. No ale sobie poszedł niestety. Dobra, 70. No ci już mi nie zaoferują. 77 to była dobra kwota naprawdę za tamten pojazd. Dobra, 77. Dasz 90, jest twój, od ręki. No i super, 90 za ten pojazd udało się zyskać. A ile dasz mi, koleżaneczko, za ten samochód piękny NG Station? Sprzedałem przed chwilą dosłownie identyczny za 90 tysięcy. Ile mi zaoferujecie? Dobra, tu była dobra kwota startowa chyba.
A więc tu bym mógł chyba za 92 nawet sprzedać, mam takie wrażenie. No i proszę bardzo, wszystkie za ponad 90 poszły. Widzimy, cennik. Ile za ten samochód mi chcesz dać? 67. 57. 55500 może? 55500, bardzo dobra oferta, stary. No i super. Dzień dobry, jaką ofertę mi dasz za ten pojazd? 50 tysięcy, ja potrzebuję, oj, 67, to jest górna granica. 65 i mogę ci go sprzedać od ręki. Nie, on jest za tanio. Nie sprzedam tak tanio tego samochodu, sorry, kolego. 42, 56 to znaczy, że za niego jest 46. No dobra. To co, 50 mi dasz za ten pojazd? No nie da mi. No to daj 47 500 i od ręki masz samochód. To jest duża zniżka akurat, nie kolego, więc przemyśl to. No i teraz ty, brachu. 62, jakbyś koło 50. Oj, 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 to ciebie nie stać. Nie stać cię, kolego, niestety, na ten samochód. Dobra, ile za Chevleta dacie? 128. Dobra, 118 byłoby fajnie dostać. 118 byłoby bardzo miło dostać. Ty oferujesz stówę od razu, od ręki. Przygotowuję się do pójścia. No dobra, 118 może da. Może da 118. 115. Dasz 115? No i dała 115, okej. Tego za 13, jak sprzedam, będzie dobrze. Tak naprawdę. Za 13 koła i... Dobra, ty ile chcesz dać? Tą cenę podstawową już byłoby dobrze sprzedać. Wkrótce wyjdę. Nie idź, nie idź. Dobra, 13, 25. To ja tu się potarguję jeszcze. 17,5 tysiąca. Co ty na to powiesz? Na 17,5? No nie, za dużo. 15 tysięcy. No to będzie idealnie do wytargowania. No to ten samochód poszedł po najwyższej i sprzedaliśmy już 100 samochodów. Super. 117 górna granica, więc jakbyś dał stówę na start, nie byłoby źle. 115 jest twój, tak samo jak Chevlet. Przyszedłeś tutaj i złapałeś świetną okazję. Super. Zostało nam BMW stare tylko na sprzedaż. No to bierzemy kolejne pojazdy. O, ten gość coś faktycznie robi, ten mój pracownik, żeby nie było. Dobra, ile dasz mi za ten pojazd? Koło 30 pewnie zaczniesz, tak? 34, nie jest źle, nie jest źle. Targuj się, 45. Co powiesz na 45? No nie, 42,5. Zejdę do 42,5. Czy to nie jest dobra cena? No kolego, no ja uważam, że to jest naprawdę dobra cena. No ale poniżej 40 nie chciałbym schodzić. Aż tak, no dobra, no to nie kupisz tego samochodu, no po prostu, no sorry. Będą inni, którzy zaoferują więcej kasy. Dobra, ile ty o Jezusku. Chociaż ten samochód, ja pamiętam, że jeżeli on pójdzie powyżej 10 tysięcy, to mamy sukces. Ten samochód powyżej 10 tysięcy to jest sukces. Ja poniosłem 5500 kosztów razem. 10 500 i mam dwa razy więcej niż wydałem na ten samochód. No i dobrze. Siemanko. Pani chce kupić Hondę Step, tak? Ile pani zaoferuje? 35, no trochę mało. Targuj się. 42,5. Gość nie chciał kupić za 42,5 obok, który stoi. No i pani też nie chce kupić. No dobra. To jest moja ostatnia oferta. Poniżej 40 nie chciałbym schodzić z Hondą Step. No ale nie muszę nawet. Bardzo dobrze. Pan do Golfika, tak? Dzień dobry. Dzień dobry panu. No tak pan coś niemrawy lekko. 30 tysięcy. Fajnie byłoby sprzedać w 30 tysiącach ten pojazd. O! Panie, to on powinien kupić za 30 koła, to na pewno. On sam prawie 30 oferuje. 35, myślisz? Dałbyś 35 za golfika pięknego? Dobra, 33,5. No myślę, że do 33,5 mógłby dołożyć. No i super.
Dzień dobry, witam. Kogo witam, kogo goszczę? 52 tysiące, no 40 też bym chciał co najmniej uzyskać za ten pojazd. Dobra, ty dajesz 36. Ty ile dajesz na start? Teraz wybieramy, oj, ty za mało dajesz. 36 na start to był chyba max. Z tych, którzy tutaj są. 30. Dobra, jak porozmawiać z tym, co daje 30? Chyba rozmawiam z tym, co daje 36, tak. 42 i jest od ręki twój samochód, naprawdę. No i super! Kolejne samochody sprzedane, proszę państwa. Samochody u mnie rozchodzą się jak świeże bułeczki. Aczkolwiek no starałem się wszystko wymyć, co widziałem. Dobra, ile oferujesz za ten samochód? 86 byłoby git, już chyba coś koło tego, 86, dobra, targuj się. 87 tysięcy, co powiesz na 87 tysięcy? Wow, kupiła, no dobra, no to szybko poszło jedno BMW. O, to jest najdroższe z BMW, bo to jest w ogóle BMW Coupé. Coupé to, kurczę, będzie mi się chciało nad ranem, ale nie teraz jeszcze, dobra. 142, 122, 122 tysiące mnie interesuje, jak myślisz? Zaoferowałbyś? No nie bardzo, mi się wydaje, że jego nie stać na ten samochód tak naprawdę. Dobra, ile ty oferujesz za to BMW? 31 prawie, to jest dobra cena, 40, 31 na start. No właśnie, ty oferujesz mniej, ale 31 jako startowa jest bardzo dobra. Bo myślę, że do 35 na spokojnie możemy dojść. 37 spróbujmy w ogóle. 37, nie, 35 tysięcy w takim razie, oferta. No i dziękuję bardzo. Teraz tak, magentowy, sprzedajmy. 80 tysięcy byłoby dobrze, a ty nie chcesz mi nic zaoferować. No dobra, palotę. Ktoś na pewno zaraz zaoferuje cenę, jakąś dobrą. Jezu, jak słabo. Boże, gościu, ty mnie nawet nie denerwuj. To by nigdy nie sprzedam. Taką cenę dał. Naprawdę, giga słabą. O, ty prędzej byś dał jakieś 19 tysięcy za to BMW, nie? 19 koła, myślę, że nie, dobra, 14,5. Ile oferuje cała reszta ludzi? Jak jest więcej ludzi, to więcej zaczynają oferować, mówię wam. Dobra, 16 tysięcy. Od 16 możemy myśleć, to nie tobie. To tej pani sprzedamy zaraz pojazd. No tak naprawdę za 16 już bym mógł sprzedać i byłoby git. Targuj się. 18 tysięcy. Co powiesz na 18 tysięcy? Zapłacisz? No i tyle. No proszę państwa. Dobra, a za łososiowy róż. 63 tysiące. To byłaby bardzo dobra. Oho. 67 tysięcy. Spróbujmy wyciągnąć od niego. No i wyciągnięte. Dobra, a ile za kupę byście zapłacili? 100 ileś tysięcy muszę oferować. Poniżej 100 to nawet nie ma co się zastanawiać. 101. A pani? Ile by pani chciała za takie BMW kupę zaoferować? 106 i to jest dobra oferta wyjściowa. 120, spróbujmy ją wyłapać. No i sprzedany. Dobra, magentowy. Magentowe BMW. Ile byś dał? No, to będzie dobra cena do wyjścia, do 82 tysięcy powiedzmy. Proszę państwa, sprzedaliśmy wszystkie BMW, które mieliśmy na stanie. Bardzo fajnie nam to idzie, sprawnie. Powiem wam, że nawet nie spodziewałem się, że tak dobrze. Teraz tak, Mustaragi 3 do sprzedaży. I oprócz Mustaragów mógłbym próbować sprzedać Suprę, bo Supra też jeszcze jest poniżej. A później zostaje nam tylko i wyłącznie Porsche. Plus Lambo i Ferrari, więc tamte już osobno całkowicie może. Ale nie dychę chyba, niestety, przykro mi. Dobra, 75. 60, dobra. 66 tysięcy dasz? To od ręki ci sprzedam naprawdę tego Mustanga za 66, no i super. Sprzedaję, wiecie, w tej górnej takiej granicy, chociaż prawdopodobnie za część... Wow, za część samochodów mógłbym więcej wyciągnąć. Kaski. O Jezu, mega mało mi się wydaje, jak za taki pojazd. Klientów mi, powiem wam, zaczyna brakować trochę. Bo mamy w tym momencie tylko i wyłącznie jednego klienta. A samochody jeszcze trzy na sprzedaż, które się akurat nie sprzedają w tym momencie. No cóż, mogę poradzić.
I no dobra. Przychodzą powoli klienci. Może jednak powinienem to Porsche zacząć już sprzedawać, powiem wam. No Porsche to jeszcze jest inne, więc... Dobra, a za ile Porsche mógłbym wystawić w ogóle? Porsche, 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 Porsche. Porsche, tutaj, cyk, proszę. Porsche 336 tysięcy. Dobra, za ponad 300 koła by się przydało Porsche sprzedać. I ile pan za różowego Mustanga wydał? 40 musisz zacząć. 44. 54 dasz, to od ręki dostaniesz, naprawdę, ten samochód. O kurczę, 53,5. Nie, no to za mało, 52,5, jak już. Fuh. 51,5, no nie wiem, ja poniżej 50 nie zejdę ci w tym samochodzie, kolego. No dobra, no kupił, przynajmniej tyle. Tutaj też musimy zacząć od 30, ponad 30 tysięcy. O, 42, dobra. W 50 tysięcy się wpakujmy, spróbujmy. No i super, Mustang sprzedany za 50 koła. Czemu do Supry jeszcze nikt nie podszedł w ogóle, nie? Że do Superki jeszcze nikt nie pod... A Superka może, nie wiem, wystaje tu? No nie, dobra, tutaj jest jakiś wariat do Superki. Na Superkę to muszą być naprawdę dobrzy zawodnicy. 115 już byłoby dobrze, bo ja tutaj w Superce dałem 20 koła więcej. No nie, 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 nie. To pierwszemu lepszemu nie sprzedam mojej Supry. To niech się buja. O dziwo, dobra. Ile za Superkę mi chcecie dać? Powyżej 100 tysięcy musimy zacząć cenę w ogóle negocjacji od powyżej 100 tysięcy, tak myślę. Ewentualnie te 97 faktycznie. O, w okolicy 100 tysięcy to jest start. Dobra, ten też 97, prawie. No gość ma tutaj najlepszą kwotę na ten moment. 99, jednak ty, kimkolwiek jesteś. 115, myślę, że 115 jest całkiem realna cena. No i okej, okay, mamy to. A teraz gdzie jest klient do Porsche? O, ty do Ferrarki przyszedłeś, okej, okay. No dobra, panie, do Ferrarki. Tak od razu, 514 tysięcy. 500 tysięcy jest twoja. Jest twoje Ferrari. Za 500 koła, no i super. I sprzedaliśmy za 500. No takie Ferrari za 420 czy 30 byłoby git. Oj nie, to te, tutaj nie będzie tylu pieniędzy. Już wątpię w to od razu. Wow, dobra, poszło. Ferrari schodzą, powiem wam. Lepiej niż myślałem. Szybciej niż myślałem. Tutaj prawie 500 koła też. Oj, to ty, ciebie nie będzie stać. To już mogę powiedzieć od razu. Prawie 500 koła, dobra, Porsche jeszcze mamy na sprzedaż. 300 tysięcy fajnie byłoby za Porsche dostać. Targuj się, 306 tysięcy nawet bym powiedział. Czy dasz mi 306? Da mi 300, ej dobra, tutaj ludzie chyba mają większy zakres, większy portfel, jeżeli chodzi o te pieniądze. I 331, no nie, no to 331 to jest tyle co nic za taki pojazd. Musi wyjść 370 na start. No 350, dobra. 415, zobaczmy, może jednak się zgodzi. 410, sprawdźmy to. To jest tylko 60, no dokładnie, ty, no oni są bardziej... tacy, że zgodziliby się na zmianę ceny. No ale nie aż tyle. No nie aż tyle. 485 tysięcy. No, no ale wątpię, żeby aż tyle zmienił ktoś. 475 to jest najniższa cena, po jakiej mogę ci sprzedać ten samochód. No nie, nie, nie. Pallotę w takim razie. Okej, okay, zostały nam jeszcze 3 samochody na sprzedaż w takim razie. I to zielone chyba zostało. Wiecie, są samochody, gdzie my zarabiamy dwukrotność tych samochodów. Ale to nie są te pojazdy, nie? Tutaj zarabiamy, no, no nie dwa razy więcej. Chociaż czekajcie, no ja za te Lambo dawałem po 300 koła, tak mi się wydaje. To może jednak jest dwukrotność, jak ja nagle 600-700 chcę.
No kurczę, ciężko stwierdzić, powiem wam. Ciężko stwierdzić. Zobaczymy, czy w ogóle będą chcieli nam takie pieniądze zaoferować za te pojazdy. To jest takie najważniejsze pytanie, najważniejsza kwestia. Okej, kolega mi pomaga umyć. Pracownik w sensie mu, jaki kolega? Co to za kolega? Zostały nam 4 najdroższe samochody na sprzedaż. Więc teraz tak, i koszty, kolego. Targuj się, 470 tysięcy, no to jest cena, którą ja bym chciał uzyskać. No raczej ty mi tyle nie chcesz dać, to jest ten problem. Ja bym tyle chciał, ale ty nie chcesz tyle dać. To jeszcze 2 miliony mogę dostać za te samochody. Ja 6 milionów, jak 6 milionów osiągniemy, to będzie dobrze. Co się okaże. Oskamowali nas na tych samochodach, powiem wam. Dobra, 415. No patrzcie, ja go kupiłem za 344. Ja dawałem dwukrotnie więcej kaski za te pojazdy. Przecież 500 tysięcy, dawaj 500, gościu. No niepokoi go ta cena, no to mnie nawet nie dziwi jakoś. 490 to nie jest dwukrotność nawet. 485, no nie wiem, no stary, to jest naprawdę i tak daje już sporą zniżkę przy tych samochodach. Może gdyby czekać dłużej i sprawdzać faktycznie jakieś najlepsze oferty, to może wtedy. No ale to wiecie, to byśmy musieli mnóstwo czasu na tym, na to poświęcić. 700 ja bym chciał, a ty wow. No to jest naprawdę giga mało, jeżeli by tylko tyle chciał dać. No dobra, 660 tysięcy. No dobra, oni stówę więcej potrafią zapłacić niż jest ich pierwsza cena. Ja za mało wziąłem za te samochody chyba jednak. O kurczę, a ten, powiem wam, ten był w stanie kupić ten pojazd. No dobra, proszę państwa, powiem wam, że jednak wyszło, że 6 milionów zarobiliśmy i wcale jakoś tak dużo nie przybiliśmy. Mi się wydaje, że ja miałem 5 milionów. Ja z 5 zrobiłem tylko 6? Gdzie ja przewaliłem te pieniądze? Nie mam pojęcia, proszę państwa, ale w tym odcinku myślę, że to będzie na tyle, no bo ja nie wiem, czy przyjdzie ktoś teraz, żebym jeszcze sprzedał ten samochód. Praktycznie można rzec, żem sprzedał wszystkie i będę miał 6 milionów za te pojazdy. Tak mogę powiedzieć. To powiedziałem ja, Dehogaty, praktycznie nie ma samochodów. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko.